Witam Państwa, Grażyna Rakowicz. Jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Julian Drop, przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy. Witam Pana serdecznie. Witam Panią, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Jak widać, także i po nas obchodzimy dzisiaj, bo jest 2 maja, Dzień Flagi. Czym dla Pana jest ta biało-czerwona? No jest przede wszystkim świadectwem historii, jest również naszą marką, taką krajową, polską marką po prostu, którą powinniśmy też wspierać, symbolem, za którym idą konkretne wartości. Kiedy obcokrajowiec widzi flagę polską, wie, już ma konkretne skojarzenia, tak, czy piękny kraj, tak, czy historia. No, myślę, że przede wszystkim turystyczne, tak, w dzisiejszych czasach, ale też osoby zainteresowane historią z całego świata, no, mają na pewno spore pole do popisu, odkrywając historię Polski, a przyjeżdżając do nas, do jakiegokolwiek miasta, no ta historia jest po prostu na wyciągnięcie ręki. A jeszcze podrążę z tej całej historii, o czym przede wszystkim wiedzą obcokrajowcy od razu? O jakim wydarzeniu? Jest wiele takich wydarzeń. No, historia nasza jest bogata. Na pewno 89 rok, tak, no to wiele osób powinno kojarzyć. Wybór papieża Polaka, jest bardzo dużo takich momentów. W jakich sytuacjach Pan sięga osobiście po flagę? W trakcie uroczystości państwowych, na co dzień w internecie często właśnie przy różnych okazjach ta flaga się pojawia. Też no teraz jest renesans odzieży patriotycznej, tak, wysokiej jakości, która po prostu się przebija na rynek, i słusznie. Ja uważam, że oczywiście obok takich sieciówek w każdej galerii powinna się znajdować również sklep z taką odzieżą. Czyli doganiamy po trochu Amerykanów, Skandynawów. Tam praktycznie na każdym miejscu ich flagi wiszą, czy duńskie, czy norweskie, czy szwedzkie, czy amerykańskie, czy brytyjskie. Symbol narodowy jest na kubkach i innych gadżetach. Powoli zaczyna też ten trend u nas się pojawiać? Tak, wiele osób się temu sprzeciwia, oczywiście mają słuszne obawy, że będzie to po prostu skrajnie skomercjalizowane, bo powiedzmy sobie szczerze, w Stanach Zjednoczonych jest to już doprowadzone do pewnej skrajności, gdzie nawet stroje kąpielowe potrafią być w barwy narodowe. My u jeszcze nas, podchodzimy z pewnym dystansem, jeszcze na szczęście. Nie, ale to wszystko ma swoje po prostu konsekwencje też takie, że nanosząc ten symbol, czasami niestety producenci też w pogoni za zyskiem też umieszczają ten symbol niekoniecznie w dobry sposób, ale nie powinniśmy tego ograniczać, bo jest to pożyteczne i słuszne, i tak powinniśmy iść tą drogą tak naprawdę. Ten symbol powinien rozbrzmiewać i być tutaj. Oczywiście on będzie w każdej sytuacji czasami nadużywany, ale to jest to, co powinniśmy robić, tak? Nie powinniśmy się tego wstydzić, tak? A pamięta Pan ten moment, kiedy po raz pierwszy w Pana ręku taka flaga biało-czerwona pojawiła się? Podejrzewam, że w okresie dziecięcym. Tak. Przede wszystkim w szkole podstawowej, jak dziś wspominam, sztandar szkoły, który był widoczny w głównym holu, tak? W szkole podstawowej, w domu również, tak? No to te symbole bardzo szybko się pojawiały, to są jedne z pierwszych wspomnień tak naprawdę, i myślę, że tak powinno być. Dawniej za flagę, zacytuję wypowiedź, oddawano życie, otoczona była kultem, a dzisiaj flaga nam spowszedniała, bo mamy wolność, demokrację. To jest słuszna opinia w Pana ocenie? Nie. Jest to przede wszystkim, no to wprowadzenie święta flagi pokazuje potrzebę uwidocznienia tego symbolu w naszej rzeczywistości. A dzień 2 maja, dzień flagi, jest potrzebny? Jak najbardziej. Już od 14 lat święto funkcjonuje. Prezydent Lech Kaczyński upowszechnił później kokardy, więc to jest coś, no co już nam towarzyszy, i myślę, że to święto powinno zostać. I jest po prostu pięknym świętem. No,
myślę, że jak najwięcej świąt powinniśmy mieć w takie piękne dni w roku jak 2 maja. Ale jeszcze podrążę, dlaczego jest pięknym świętem, jak pan to widzi? Jesteśmy otoczeni tymi flagami i to jest piękne. To nie jest tylko jedna flaga, którą gdzieś tam widzimy u sąsiada czy w urzędzie, ale jesteśmy tam tym symbolem otoczeni. Duma narodowa rozpiera. Duma, tak, tam są żołnierze, harcerze, tak, więc to jest coś, to pokazuje, że ta flaga nas łączy. A co pokazuje ten dzień, czego nas uczy, może bardziej tak powinno zabrzmieć pytanie, podsumujmy. Uczy nas przede wszystkim szacunku, tak, do symbolu flagi, to jest najważniejsza rzecz, a te kwestie już wizerunkowe idą dalej po prostu, tak, no to jest symbol bez znaczenia, no, nie jest symbolem, chodzi o to, że to jest symbol, marka, tak, o którą powinniśmy dbać i za którą idą konkretne wartości, ludzie i my, jadąc gdziekolwiek, czy za granicę, dalej, bliżej. Po prostu musimy pamiętać o tym, że niesiemy ten symbol. Powiewająca na wietrze flaga, tak też się to przyjmuje, to jest właściwie taki symbol też wolności. No, pan urodził się i dorasta już w demokratycznej Polsce, ale pańscy rodzice żyli w dwóch systemach. Czy widzi pan różnicę między tymi pokoleniami? Znaczącą. No przede wszystkim choćby jutrzejsze święto 3 maja, tak, zostało odnowione dopiero w 90 roku, wcześniej było przez komunistów negowane i było wręcz zabraniane jego świętowanie. Więc jest tych zmian na każdym etapie bardzo, bardzo wiele. No, choćby powrót korony, tak, do orła. Mówi się, że pokolenie to poprzednie i jeszcze poprzednie są w pewnym sensie naznaczone. Jak pan rozumie to sformułowanie i czy ono jest w ogóle trafne? Niestety no, jest pewien, no, pewne dalekosiężne skutki, jakie na nas spowodowały zabory, później komunizm, tak, tej wolności w XX wieku nie mieliśmy zbyt wiele i to odbiło się na nas, tak, no, ale już jest wiele lat, no, już prawie 30 lat po upadku komunizmu i myślę, że radzimy sobie mimo przeciwności, mimo tych różnych zmian, radzimy sobie bardzo dobrze, a od 2 lat szczególnie coraz lepiej ten rozwój wzrasta. A jak pan jako młody człowiek odbiera tę demokrację, uczestnicząc tylko i wyłącznie w tej demokracji? Ja myślę, że tutaj pan premier Morawiecki zrobił naprawdę świetny ruch w postaci wywieszenia flag w stulecie niepodległości na wszystkich urzędach. No, jestem zdziwiony, że do tej pory to nie było wprowadzane na taką skalę. A pan skalę, jak się czuje w tej demokracji? Bardzo dobrze. Co to znaczy? Bardzo dobrze. No, żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju i żyjemy w najlepszych czasach, jakie mieliśmy. A te opinie z drugiej strony, że, cytuję, demokracji teraz do końca nie ma, że jest łamana. Jak pan skomentuje te z kolei słowa? No, są to słowa osób, które nie pogodziły się z porażką swoją w wyborach w 2015 roku, zarówno prezydenckich, później parlamentarnych. I to jest taka mantra, którą powtarzają, żeby ludzie w to uwierzyli. Ale każdy, widząc, rozglądając się wokół siebie, wie, że nie ma to jakiegokolwiek związku z prawdą, z rzeczywistością. Twierdzi się, że flaga narodowa łączy. No, widzimy też, patrząc na politykę, że między partią rządzącą a opozycją jest spory konflikt, nie ma tej zgody. Ten konflikt też odbija się w internecie. Mnóstwo hejtów. Tak powinno być? Nie, oczywiście, że nie. I jest jeszcze przed nami wiele do zrobienia w kwestii no, kultury zachowań w internecie, komunikacji w internecie. Nie każdy musi być orłem, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, o jakieś zagadnienia merytoryczne. Natomiast powinniśmy po prostu zachować przyzwoitość i ta przyzwoitość powinna u każdego wybrzmiewać. Mam nadzieję, że w coraz większej skali będzie. A w pana ocenie, jak powinna artykułować się właśnie te opinie także w internecie, żeby nie przekraczać pewnych granic, nie obrażać się wzajemnie? No oczywiście opinie przedstawiać można, tylko właśnie jak?
No pierwsza zasada jest taka, żeby rozmawiać o problemie, a nie o osobach, nie używać wulgaryzmów. Jest wiele takich podstawowych zasad, które są potrzebne w zwykłym, zdrowym sporze, tak jak powinny być. No ale, dzieje się inaczej. Czy jest jakiś pomysł Pana, żeby może dać kierunek, w jakim należałoby się zachowywać, postępować, żeby właśnie tych granic nie przekraczać? No bo tak jak powiedziałem, jest potrzebna przede wszystkim przyzwoitość. Żadne algorytmy, cenzura Facebooka czy jakiegokolwiek innego portalu nie jest dobrą drogą i prędzej czy później się odwróci przeciwko osobom, które wprowadzają takie rozwiązania. Potrzebne jest oddolnie, ludzie muszą przede wszystkim wiedzieć i po prostu powinno się propagować tą wiedzę. Są różne czy stowarzyszenia, czy instytucje, które działają w internecie na różne sposoby, tak, które po prostu mogą propagować taką wiedzę. Jest Pan szefem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Czym zajmuje się to forum? Przede wszystkim jest to organizacja, która jest obecna w życiu młodych osób. Jest to po prostu jakby oferta skierowana Prawa i Sprawiedliwości do młodszych osób, żeby podjęli działania na swoich małych ojczyzn i żeby rozwijali siebie, żeby działali na rzecz kraju, na rzecz miasta, w którym mieszkają. I to jest przede wszystkim najważniejsza jego rola. Młodzi, którzy działają w takich młodzieżówkach jak Prawa i Sprawiedliwości przy innych ugrupowaniach, są przyszli politycy tych partii? Tak to też się odbiera? Możliwe, ale niekoniecznie. Ja w swoim doświadczeniu widzę, że osoby wybierają różną drogę i przede wszystkim to jest organizacja młodzieżowa dla licealistów, studentów, którym po prostu się chce, którzy chcą zrobić coś więcej dla siebie i dla swojego otoczenia. W Pana przypadku jak będzie? Polityka czy nie? Zobaczymy. Zobaczymy. Trochę tajemniczo. A dzisiaj Dzień Flagi, dokąd się Pan wybiera? No, na Plac Wolności przede wszystkim. Flaga w domu jest już wywieszona? Jest. Jest. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Julian Drop, przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy, był moim i Państwa gościem. Kolejna rozmowa jak zawsze o tej porze. Zapraszam już teraz. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.